Witajcie wszyscy. Lecimy dalej z tematem. Nie ma co się opierdzielać. Dzisiaj zobaczycie recenzję Biolo do tego urządzenia. Jest to lamelownica z firmy Erbauer, zakupiona w Castoramie, która służy u mnie dzielnie. Jak widzicie, w zasadzie, kurczę, wiecie co, muszę wam się przyznać, nie widzieliście odcinka, w którym ona się bawiła, znaczy się ona się bawiła, ona się nie bawiła, ja się nią bawiłem, ale nie widzieliście odcinka, jak robiłem drzwi. Za moimi plecami, tutaj widzicie, są drzwi wykonane, jedne deski są w pionie, drugie deski są w poziomie. I obydwie warstwy wszystko sklejałem na lamelki. Ale z tego, co dobrze pamiętam, tą lamelownicę już mam dosyć długo. I z tego, co pamiętam, ta lamelownica, ona brała udział bodajże w składaniu mojej ławko-szafki do mojego przedpokoju. Tutaj mamy pudełko. Ładne metalowo-plastikowe zapięcia. Jest wszystko tutaj cacy. Z tyłu są prawdziwe zawiasy. Nie tak jak w niektórych pudełkach, że są zawiasy na zasadzie cienkiej warstwy plastiku, która po jakimś tam czasie po prostu się wyłamie i tyle z tego będzie. Dobra, pudełko jest jakie jest, każdy widzi. Jest super, bo jest dosyć twarde. Kilka suchych danych. 860 W. Ja tu ze ściągi się posłużę, żeby nie było jakichś przekłamań. 860 W. Głębokość cięcia od 0 do 14 mm, regulowana wysokość od 5 do 35 mm. Waga 33 kg. No i z takich suchych danych to by było wszystko. Dobra, koniec. Suche dane zrobione. Aha, i ostatnia sucha dana. To jest model EBJ860. W końcówce 860 oznacza ni mniej, ni więcej, tylko moc samego urządzenia. Jest to lamelownica przeznaczona typowo dla amatorów. Takich amatorów, zapaleńców, którzy lubią sobie coś czasem wylamelować. Do tego dokupiłem sobie zestaw lamelek, które gdzieś tam się za kamerą walają. W następnym ujęciu gdzieś tam te lamelki później się pojawią. Teraz same urządzenie. Same urządzenie ma się ładnie. Dostajemy do tego takie wyprowadzenie odciągu, które nawet działa i polecam zakładać. Ze względu na to próbowałem bez. Okazuje się, że bez się nie da. Za dużo wiórów gdzieś tam zostaje wszędzie i później tylko kupa czyszczenia. Jednak dobry odciąg daje radę przy tej lamelownicy. Także tutaj jest wszystko w porządku. Nie mamy tutaj żadnej regulacji obrotów. Tutaj mamy tylko załącz i wyłącz. I to jest w zasadzie wszystko. O, tak wygląda pudełko. Wszyscy widzą. Dobra, koniec oglądania pudełka. Pudełko zamkniemy. Kabel, przewód dosyć długi. Wystarczający. O, tak. Tak. No, jest długi. Nie jest to metr. To będzie prawdopodobnie 2 metry. Gdzieś w instrukcji jest opisane. Jeżeli chcecie bardziej szczegółowych danych, odsyłam was do najbliższej strony, najszybszej, która jest dystrybutorem tych narzędzi, czyli do Castoramy. Tam naprawdę znajdziecie. Postaram, jak nie zapomnę, to postaram się wrzucić link w opisie do Castoramy, żebyście sobie zobaczyli, jak to narzędzie wygląda. Od razu z góry mówię, nie jest to link sponsorowany. Za własną kapuchę zakupiłem sobie ten sprzęt do moich celów prywatnych, więc tutaj hejtu w tą stronę proszę nie kierować, że reklamuję Castoramę. Jeszcze nie ten etap. Może kiedyś.
A może nie. A kto to wie? Dobra. Następna scena. Tak prezentuje się ta lamelownica z bliska. Stopa jest z jakiegoś odlewu aluminiowego. Rączka całkiem przyjemna, jeżeli chodzi o trzymanie. To jest jakby nie było zwykła kątówka, która została tutaj z tą przystawką złożona w całość. No i sprzedali to jako lamelownicę. No ale to na tym polega. Tak wygląda stopa. Ona się dosyć... No tu mam już ją troszkę porysowaną, ale to w zasadzie jest mało ważne. Tutaj mamy trzy wskaźniki. Środek mamy ładnie zaznaczony. To nie jest tylko pomalowane lakierem, ale jest również rowek zrobiony. Także w razie, gdyby nam się ten znacznik tutaj wytarł, to możemy sobie go przemalować mazaczkiem. Oprócz tego mamy tutaj regulowaną rączkę, ale tylko i wyłącznie musimy ją wyregulować za pomocą imbusu. I możemy sobie zmienić położenie. Oprócz tego tutaj mamy regulowaną głębokość. Może będzie widać. Oznaczenie 0 to jest głębokość cięcia 8 mm. Oznaczenie 10, no to mamy 10 mm. I oznaczenie 20 to mamy 12,3 mm. Głębokość materiału... a literka M to jest oznaczenie, że 14 mm możemy uzyskać, jeżeli chodzi o głębokość wyfrezowania rowka pod lamelkę. Głębokość materiału to jest przy oznaczeniu 0, to mamy 8 do 12 mm. 10 mamy 12 do 15 mm i 20 mamy powyżej 15 mm. Dla literki M w tabelce nie jest już nic opisane, także tutaj jest jakaś tam nieskończoność bądź whatever, nieważne. Dobra, co my tutaj jeszcze w tej maszynie dostajemy? W zasadzie no to już widzicie, ta przystawka ma tak regulowaną tutaj wysokość. To jest do jakiegoś, do dźwigania materiału, znaczy do grubości materiału, dopasowujemy sobie tą całość. A z drugiej strony mamy tutaj jeszcze kąt, który możemy sobie ustawić i pod różnym kątem możemy sobie nacinać rowki w materiale. Dobra, tyle by było na temat suchych danych technicznych i objaśnienia, gdzie co jest. Przejdziemy teraz do kwestii bardziej technicznych. Wiele zapytań było na grupach właśnie o firmę Erbauer, jeżeli chodzi o lamelownicę i o jej luzy, o jej skuteczność pracy. Powiem Wam szczerze tak, 860 W w zupełności wystarcza do tego, żeby wyfrezować takie rowki pod lamelki. Jeżeli chodzi o luzy w maszynie, to tutaj naprawdę nie ma co ukrywać. Te luzy są i tych luzów tak na dobrą sprawę nie da się zlikwidować. Dlaczego? Dlatego, że to są luzy na, po pierwsze, tutaj przy połączeniu samej maszyny z przystawką, może tak to będę nazywał, przystawka i maszyna. I tutaj są luzy, których w normalny sposób nie da się zlikwidować. Jest rozwiązanie do likwidacji. Można się pobawić z bardzo takimi cieniutkimi blaszkami, które można wstawić w prowadnicę. Ale ja Wam powiem szczerze, że ja nie zauważyłem, żeby ten luz gdzieś... Nie wiem, może ja nie wykonuję takich super, mega precyzyjnych robót, więc ten luz mi tutaj się nigdzie nie pokazuje, on mi w niczym
naprawdę nie przeszkadza. To jest pierwszy luz. Mam nadzieję, że gdzieś na aparacie zaraz zobaczymy. O, ja się postaram zbliżyć. Tutaj. Mam nadzieję, że było widać. To był pierwszy luz. I tutaj na tej przykładnicy jest też dosyć taki, widzicie, luz. Tutaj jakby nie było, jest to wymuszone niestety tym, że to wszystko jest odlewane. To tak na dobrą sprawę nawet nie jest frezowane, tylko to jest wszystko odlane i tak jak było odlane, tak poskładali, podejrzewam, że tylko nadlewki, które powstały, pousuwali i to jest wszystko, bo tutaj bieżnie te suwliwe, one się nawet nie błyszczą. Jeżeli mamy tutaj tą blokadę wysokości mamy odkręconą, to w tym momencie ta przykładnica, ona się blokuje, jeżeli chce dźwignąć, załóżmy tylko za śrubkę, za tą blokadę, muszę to dźwignąć w taki sposób. Jeżeli zablokuję, no to w tym momencie no, nie ma siły. No tutaj się nic nie rusza. Tutaj jedynie co, tak jak wcześniej wspomniałem, jest tutaj taki dosyć znaczący luz na połączeniu tej przystawki i samej maszyny. Tutaj Wam pokażę jeszcze raz w zbliżeniu, jak wygląda sama podstawa. Podstawa względem tutaj tego materiału, tej dostawki, przystawki jest wykonana poprawnie. Jest delikatnie wyżej, jeżeli chodzi o samą przystawkę, ale tutaj to w zasadzie nie powinno mieć tam jakiegoś większego znaczenia. I tak zawsze lamelki, te rowki pod lamelki robi się w środku materiału, chyba że ktoś się gdzieś tam machnie. Skale są bardzo proste. Na ile można wierzyć tym skalom? Mieści się w tolerancji zwykła kawałeczek blaszki z wygrawerowaną skalą. Tyle dobrze, że nie jest przyklejona, a jest przykręcona na dwa srebrne wkręty. Także jest prestiż. Tak, ja Wam teraz pokażę jeszcze, jak wygląda to tutaj w środku. Żeby dostać się do tarczy, trzeba odkręcić cztery śrubki, które są od spodu. Nie trzeba ich wykręcać, bać się, że wypadną. Właśnie to przed chwileczką zrobiłem i przypomniało mi się, że tam od spodu są cztery gumowe o-ringi nałożone na te śrubki, więc one nam nie wypadną. Tutaj już odkręcam ostatnią śrubeczkę. Cyk. Ładnie. Dostaliśmy się do środka. W ten sposób to wygląda w środku. Nie jest źle, mogłoby być lepiej. Mocowanie samej tarczy, czy tam samego freza, bo jedni na to wołają frez, jedni wołają na to tarcza, standardowo przykręcana jak w zwykłej szlifierce kątowej. Tarcza jest, bo max 13 tysięcy obrotów, na płytce widiowej. Tak to wygląda.
Nic specjalnego. Żeby w ogóle przystąpić do pracy z lamelownicą, trzeba by było ją najpierw ustawić względem materiału. Tutaj mam dwie deseczki, przykład, albo w sumie nawet będą trzy. Mamy trzy. Te są o tej samej wysokości. Jedna deseczka jest troszkę wyższa. Żeby przystąpić, najprościej, żeby nie mierząc, w ogóle nie sprawdzając skali, to tak. Tutaj odchylamy maksymalne położenie. Tutaj kąt 90 stopni jest, więc o to się martwić nie musimy. Następnie trzeba zluzować tutaj to pokrętełko, o którym wcześniej mówiłem. To jest ustawianie wysokości. Przykładam do materiału lamelownicę. Tylko dobrze by było, żeby stół był też prosty. Jest ustawione. Przykręcam i cała robota. Następną rzeczą, którą jest, to trzeba sobie ustawić. Tutaj jest strzałka. Ustawiamy. Ja w moim przypadku akuratnie korzystam z lamelek dwudziestek, więc ustawiam sobie na 20 i maszynę mam gotową do pracy. Posłuchajcie sobie teraz, jak ona pracuje na biegu jałowym. Uwaga! Jak słyszeliście, gdzieś tam na mechanizmie tutaj różnicowym, który przenosi nam napęd z poziomego na pionowy. Tam jest jedna zębatka o zębach stożkowych łukowych i do tego druga, która przenosi nam napęd. I tam chyba jest troszkę za dużo luzu, dlatego ona przy końcowej fazie, ona nam po prostu tam troszkę tak jakby żegotała, było słychać takie, ale w czasie pracy zachowuje się całkiem poprawnie. Dobra, to teraz przejdziemy do pokazów praktycznych. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest zamocowanie elementu, który będziemy frezować w ściskach. To tak naprawdę jest element, który będzie nam zabezpieczał dwie sprawy. Pierwszą sprawę, materiał nam nie ucieknie, a druga sprawa jest taka, że ten materiał tam, gdzie będziemy chcieli wyfrezować, tam sobie wyfrezujemy. Tutaj mamy czerwoną linię, to jest oś naszego frezu i musimy go zlicować tutaj z narysowaną kreseczką, żeby było równo. Przykładamy. O. Załączyć. I mamy gotowy rowek pod lamelkę. No tutaj tak nieszczęśliwie mi się zdarzyło, że trafiłem akurat nie na jakiś, bo to jakiś odpad jest i coś tam było. Mam na równo przyłożone. Deseczka. Może tak. Z tej strony bardziej równa. Przypnę ją też na ściski. Jeden. O,
drugi. Dobrze, żeby nie było, zaznaczę sobie też, gdzie chcę mieć wyfrezowane. No i teraz tak, przykładamy i mamy troszkę za wysoko. Trzeba odkręcić, ciach, ustawić, przykręcić, łot, cała robota. Trzymamy, załączamy. Lamelka w dłoń. O, i tutaj mamy następny rowek. Wkładam lamelkę. Tutaj też jest lekki, że tak powiem, luz technologiczny. Mi się tak wydaje, że tak ma być. Ważne jest, że otwór jest bez szkód. Chociaż tutaj, no, jak na drewno iglaste, no to ma już swoją przypadłość. Tutaj zrobił jeden taki zadzior, wyrwanie, ale nie ma żadnych takich strzępów, które trzeba gdzieś tam szlifować. Chciałem już zacząć podsumowanie, ale ze względu na to, że jechałem bez odciągu, ona mi zabruździła normalnie obiektyw. Troszkę. Teraz widać, nie? Dobra. Wracamy z powrotem. Mikrofon mi spadł. Co za wstyd. Dobra, przypnę sobie go tak, żeby było widać kabelek, że na mikrofonie jadę, nie? To tak już profesjonalnie. Dobra, kochani. Podsumowując. Maszyna, dane techniczne, pod spodem macie pełny opis, przekierowanie do strony Castorama. Tam w zasadzie jest bardzo jasno i wyraźnie zaznaczone, jeżeli chodzi o te wszystkie dane techniczne. Luzy ma, będzie miała. Niestety ona kosztuje bodajże 245 zł, czy jakoś tak, przynajmniej tyle kosztowała, jak ja ją kupowałem. Kurczę, bijcie mnie, zabijcie mnie. Nie pamiętam, naprawdę. Sorry, Winnetu. Z lamelek, których skorzystałem, ja akurat nie korzystam z lamelek zakupionych gdzieś tam w internecie. Lamelki bukowe. Jest tego od groma, nie będę tutaj reklamował lamelek. Lamelka to jest dla mnie lamelka. Jedni będą chcieli zwykłą lamelkę, a inni będą potrzebowali lamelkę Lux. Także tutaj wybór już należy do Was. Dla przypomnienia, materiał, który był wyfrezowany, buk, listwa bukowa, jakaś tam sosenka czy jakieś inne, nie wiem co to za drewno, jakaś deska iglasta, płyta wiórowa, na której w zasadzie też bardzo ładnie. No, aha, bo to była deska do ukośnicy, a Ty ją zniszczyłeś, co za osioł. Boziu, dobra. Ja mam nadzieję, że ja Wam pomogłem choćby troszkę w rozwijaniu jakichś wątpliwości, czy jeżeli na co dzień pracujecie w jakimś większym warsztacie i szukacie porządnej lamelownicy, podejrzewam, że nie kupicie tej lamelownicy, choćby ze względu na to, że ona na warsztacie ma służyć długi okres czasu i ma ciężko pracować. Dla nas majsterkowiczów, dla Was wszystkich, moi kochani majsterkowicze, mi się wydaje, że nie ma tutaj też co szaleć. Nie porównywałem z innymi lamelownicami, bo nie mam innej lamelownicy, żeby porównać. Chętnie bym coś porównał, ale nie mam. Nie będę kupował następnej lamelownicy, bo na diabła mi druga lamelownica. Ale gdyby się tak przykładowo gdzieś pojawiła w ofercie do przetestowania, do porównania z tą, to jak najbardziej, dlaczego nie? Tutaj, co ja Wam jeszcze mogę w sumie powiedzieć? No tyle, że ona u mnie pracuje. Nie pracuje ona jakoś mega super dużo.
Części filmów w ogóle nie ma, bo czasami zdarzy się, że trzeba coś zrobić i korzystam sobie z tego. No nie będę z każdego zadania jakiegoś, które mi, załóżmy, moja małżonka przedstawiła do wykonania, nie będę nagrywał filmu, bo też nie ma czasu na to. Przestawianie kamer, ustawianie i takie inne dyrdymały. Powiem krótko i na temat. Ja mogę spokojnie tą lamelownicę polecić, jeżeli chodzi o zastosowanie dla majsterkowicza. Czy któryś z profesjonalistów będzie chciał ją kupić i, nie wiem, testować, to niech sobie testuje, ale podejrzewam, że no jeżeli miałaby się przez przypadek tak zepsuć, chociaż maszyny za 2000 też się psują i też trzeba oddać do serwisu. Tutaj akurat nie w Castoramie jest tyle fajnie, że warunki gwarancyjne są w zasadzie takie dosyć przystępne. Dobra, to byłoby na tyle. Koniec pitolenia, bez pitolenia. Ja pakuję te graty i idę nagrywać, tak żeby wam wrzucić w najbliższych dniach ten odcinek. Jeżeli się podobało, standardowo, regułka. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę. Czy to w górę, czy to w dół. Zapraszam do komentowania. Pochwalcie się swoimi lamelownicami, kto co ma, czy też korzystacie z firmy Erbauer, czy korzystacie z jakichś innych, może jeszcze tańszych, bo widziałem, że na AliExpress też są. Także tutaj mam nadzieję, że pozwoliłem... Nie, inaczej. Mam nadzieję, że dobierzecie sobie odpowiednie maszyny do swoich warsztatów. Jeżeli mój film pozwolił wam na to, żeby podjąć tą decyzję i zakupicie sobie taką maszynę, no cóż, ja się będę bardzo cieszył, jeżeli mój film komuś w tym będzie mógł pomóc. No i to w zasadzie wszystko. Żegnam was wszystkich bardzo serdecznie. Do następnego odcinka. Łapka, subik, komentarz obowiązkowo. I do następnego. Pozdro.